Dobrze, teraz spróbujmy odrobinę innego podejścia do tej wioski i po prostu spróbuję się tam odrobinę głębiej wczołgać i jak widać to nie był zbyt dobry pomysł. Ale, patrzcie co się dzieje. Atakuje mnie tylko jedna czarodziejka, którą zabiję na jednego strzała. Super. Tak jednak próbuję tą południową bramę. No bo dlaczego by nie? Akurat ta czarodziejka była trochę nie tego. Dała, nie zawołała kumpli. Ale teraz już są kumple zawołani, jest nawet starszy wioski, kurcz. I ta doświadczona czarodziejka, która mnie tak lubi zabijać. Lele. Myślę jeszcze nad tym, co by się czy w chlewie by się nie schować, ale tutaj stoi ten mieszkaniec wioski i odrobinę mnie blokuje. Jakby się udało cios w plecy zadać, ale mam za słabą broń do ciosu w plecy. Proszę. Już po mnie. Proszę. Jaka salwa jedna, druga i mnie nie ma. Cholera. Trudno, trudno jest tutaj cokolwiek zrobić. Wiem, najłatwiej byłoby włączyć tą za cholerną piramidę. Ale myślę, że nie, to trochę odrobinę nie w moim stylu, prawda? Biegaj tam, kiel. Do zagrody dla świn. A ty, kir, za nią. Tak, zrobię to. Zrobię, teraz się uda. Wbiegnę do zagrody dla świn i tam schowam się przed przeciwnikami. Oni myślę, nie będą na tyle inteligentni, żeby strzelać przez, prawda? Prawda? Dobra, teraz Kir obiegnie i teraz Kir za nią. Pięknie, tak. Kir dostała w rękę. Wycofuj się, Kir. I proszę bardzo, o to mi chodziło. Wow, może nie o to, żeby Kir prawie umarł. Ale o to, żeby kurczę dwóch do mnie strzela, no. Dwie łuczniczki, jeden mag. Okej. Myślę, że mogę tyle przetrwać. Jeszcze rzucę temu starszemu wioski, on jeszcze dość mocno bije. Osłabienie, co mi wspomoże. Okej, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Jesteśmy na dobrej drodze. Teraz tylko się wyleczyć. Jest idealnie, proszę państwa. Cóż za emocje. Starszy wioski osłabiony. Mamy pełno życia i tylko on nas atakuje. No, nie liczę tych świń, które i tak nic nie robią. Pobiegam jak głupie. Przestraszone. Czy uda się zabić starszego wioski? Czy to się uda? Tak, już widzę, jest. Wow. Może jeszcze być fatalnie, ale póki co jest dobrze. Nie, no już. A, cholera. Udało się. Myślę, że mogę wykonać spokojnie zapis. I czemu we dwóch się rzuciliście na mnie? Pojedynczo, proszę. Pojedynczo, tak. Miks Kir i świnie jest bardzo dobrym miksem. Ach, ma ten krzemienny miecz. Fajny, fajnie wyglądający, no ale cóż. Nie sądzę, żeby już mi się cokolwiek stało. Tak, właśnie to są te odrobiny błędów w wyszukiwaniu ścieżek, że po prostu te łuczniczki nie strzelają przez to, albo przeskoczyć przez ten płot również by się powinno się dać. Wiecie co, daruję wam, bo raczej nic nowego się nie będzie działo, oni będą tu pojedynczo przybiegać, będę ich zabijał. I w ten oto sposób
Kir, Kiel wybili całą wioskę pełną ludzi, nie uroniwszy ani jednej łzy. I teraz otrzymaliśmy cel wyjść z działania magicznej piramidy. I nie wiadomo, co się stanie, gdy uderzy w ludzi. I bardzo dobrze, zobaczmy. Aż specjalnie poczekam. Wow. Aż specjalnie poczekam, co się stanie. No, ale myślę, że nic. Nic nadzwyczajnego, po prostu porazi nas. Bardzo ładna błyskawica, jak to kiedyś mówił Babur. Dawno chciał regulacji. Postaram się włączyć na czas. A wiecie co, nie ma nic fajnego, gdyż po prostu to, co się dzieje, to no właśnie, proszę bardzo, pioruny. Fajnie, że tak strzelają, ale co ciekawe, tylko w orcze chałupy, a nie w ludzkie osady. No cóż, sądny dzień. Dokończ dzieła. Lepiej, że możliwe, że ktoś spośród ludzi przeżył, a piramida się już rozładowała. Naprawdę? Gdzie się tutaj... Aha, w ten sposób. A, i właśnie z tym wilkiem widać walczyli ci nasi... Nasi przedtem ci myśliwi, co mówiłem, że z kimś walczą i nie wiem, co się dzieje. I czy są gdzieś tutaj ci myśliwi wolni? Nie wiem, no przegapiłem ich, no. A to wszystko dlatego, że po prostu sam zabiłem tych wszystkich ludzi we wiosce. No cóż, tak czasem bywa. Tysiące istnień umarły przez Kiel i Kira, którzy wysługują się Borowi. Zobaczymy. Zobaczymy, co to nam da. I o jakim zachowaniu równowagi jesteśmy mordercami. Równowaga była fajna. Ludzie pół gipat, orkowie pół. Bor, mnie nadajeło, że ty naszymi rukami ustrajewasz swoje gryazne dzieliszki. Tam w nowym posiłku произошла настоящая бойня. Зато теперь люди вернулись в свой старый поселок, и не скоро у них возникнет желание идти на кого-нибудь с войной. Теперь все снова будет как прежде. Я понял твою задумку. Ты всего лишь хотел, чтобы все стало как и прежде. Да, Кир, ты правильно понял. Когда появился избранный, гиппад загудел, как растревоженный улей. Даже людоедам стало опасно высовывать нос из своих шалашей. Ведь избранный умудрился обчистить карманы первого же встреченного им людоеда. Я не говорю, что он был настолько плох, просто он нарушил существовавший здесь долгое время порядок. А когда появился ты, такой же странный и необычный парень, я понял, что ты именно тот, кто вернет нам прежний покой. И теперь тебя будут помнить как того, кто сумел успокоить взбаламученную воду в болоте с названием Гепард. Tutaj bardzo fajnie to, że wybrany znalazł sposób oczyścić kieszenie pierwszego ogra, którego napotkał, tak? To jest bardzo, bardzo prawdziwe. No ale właśnie, no mi się nie podoba, że ten stary porządek wraca na gipat. No bardzo mi się to nie podoba. No cóż. Zmieniliśmy świat, niestety, tak. Kurczę, Kir mógł nigdy nie powiedzieć tego więzienia na Dżigranie. Na pewno byłoby lepiej niż teraz. Przynajmniej na gipat. Zobaczmy, co jeszcze nam Ulka powie, ale w międzyczasie sprawdzę, ile mam pieniędzy, ale myślę, że bierze cały czas po 500. I ile mamy? 1500, 1900. A po rozmowie z Ulką zapewne zostanie nam tyle samo, ale co nam powie? Synok, skorej idź сюда. Bieda случилася. Oj, bieda. Да что случилось? Рассказывай скорее. Орки людоеда громадного вырастили. Мне тут рассказывали, что они его на островах держат. Специально откармливают. Ой, что ж теперь будет?
Вот как людоед от них убежит. Ведь это же самый большой людоед на всем Гепате. Да, это совсем нехорошо. Но как же такого громадного людоеда одолеть? Я тут слышала, что людоеды дюжи до еды жадные. И нисколько не дай, они все съедят. Только вот знать бы, сколько в него поместиться может. Держи, Уйка, да тебе в помощь. А я, может, посмотрю, как с людоедом справиться. Окей. Убить огра на wyspach. Takie jest zadanie. I co ciekawe, to jest drugie zadanie. No proszę, 500. Chyba 500 albo 300. No niewiele, niewiele złota stracimy na to, więc jest okej. I kolejne zadanie na wyspach. Bo jak widać, teraz nie mam żadnego zadania. W następnym odcinku pójdę do Wiedźmy, ona pewnie coś dla mnie ma. A jak nie, to wracam do Maga. Ale najpierw zadanie dla Ulki.